A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Atom RPG. Ominąłem jedną szafkę, pisaliście. Tutaj w tym głównym, tym pomieszczeniu, do którego dążyliśmy. A, no tak, jest na zielono, faktycznie. Ale to ten skaner mnie jakoś zmylić musiał, bo to niemożliwe, żebym ja tego nie zauważył. Zaraz zobaczymy tę szafkę. I zobaczymy, jak w ogóle skaner na niego, na tę szafkę działał, jak to wygląda. Faktycznie, nie podświetla jej jakoś tak. Czemu? Tu przeszukałem, tutaj nie. Ej, lipny ten skaner jest, zmylił mnie, on nic tu nie ma. Ej, a może on podświetla tylko wtedy, jak coś jest w środku? Nie wiem teraz, ale... No ale w każdym razie, dobra, sprawdziłem, nic tam nie było. I poza tym to zrobiliśmy chyba wszystko, zostały te tajemnicze drzwi. Ale tak zwlekałem z nimi, no bo trzeba by jakąś flaszkę wypić, żeby zwiększyć sobie siłę i spróbować je wyłamać. A nie chciałem po pijaku tutaj chodzić, więc teraz myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Fidel, weź ty ten dziwny skaner sobie zabierz, ja to sobie wezmę wytrychy może. Idziemy wyłamywać drzwi. Tak jest. No i dobierzemy się tutaj, pamiętacie, wypatrzyłem taki komputer tajemniczy. Może jakieś ciekawe informacje tam będą. Dobra, Fidel trzyma alkohol, Hexogen jakiś miał alkohol na sprzedaż, więc moglibyśmy... O, tutaj się siła nie zwiększa. Tu się siła zwiększa. Przedwojenna wódka. Gwarancja plus 1 do siły, jeszcze 30% szans na to, że jeszcze więcej do siły dojdzie, ale spadnie intelekt. Dobra, to ja pozwólcie, że sobie tutaj łyknę. Pyk, upicie, status widzę się pojawił. No jest, upojenie, 30 minut, spróbujmy. Spróbujmy, siła, spróbuj wyłamać drzwi, porażka. No to jeszcze raz. Cyk. No dobra, upojenie 30 minut, siła w sumie 7. No to zobaczymy. Spróbuj wyłamać drzwi. Sukces. Zaczynasz szarpać drzwiami. Wyglądają całkiem nieźle, ale kiedy już jesteś całkowicie wyczerpany, drzwi z suchym hukiem rozchodzą się. No i fajnie. Po pijaku, ale udało się to rozpracować. Papiery mogą być... Tutaj papiery mogą być... Komputer. Dobra, to może sprawdźmy od razu ten komputer. Na stole stoi bardzo zaawansowany komputer, jak na swoje czasy. Przykrywa go gruba warstwa pyłu. Możliwe jednak, że nadal działa. Technologia. Spróbuj włączyć komputer. Sukces. Sprawdzasz komputer. Zdmuchujesz z niego kłęby pyłu. Stukasz paznokciem po monitorze. Naciskasz kilka przycisków na klawiaturze i wreszcie znajdujesz przycisk, który włącza komputer. Dziwne, ale wciąż działa. Po cichym dzwonieniu włącza się monitor, a niski szum wypełnia dawno opuszczony bunkier. Tekst zamarł na wyblakłym monitorze. Witamy w systemie Sovenok, Nina Siemionowna. Uwaga, sieć wewnętrzna jest odłączona. Możesz otworzyć już napisane wiadomości. Przyjemnej i owocnej pracy. Pod tym tekstem widnieje znak zachęty. Z pewnością możesz wprowadzić tam potrzebne polecenie. No dobra. A, no zbyt wielkiego wyboru nie ma. Otwórz wiadomość. Wyślij polecenie. Poprosimy wiadomość pierwszą. Jeśli czytasz ten wpis, powinieneś wiedzieć. Nie cierpiałem informatorów od 1937 roku. Dlatego usunąłem wszystkie moje poprzednie wpisy. Jedyne przypomnienie, kod do pierwszych drzwi 4334, kod do drugich drzwi 6571. To już wiemy, mamy te drzwi za sobą. Wiadomość druga. Wydaje mi się, że coś nam idzie nie tak. Nie to próbowaliśmy osiągnąć. Wielu moich kolegów zaczęło narzekać na bóle głowy i koszmary. Mam niejasne podejrzenia, ale... Nie, to nonsens. To zbyt szalone, aby było prawdziwe. Aha, nie wiadomo, o co chodzi. Wiadomość trzecia. Dzisiaj ono skontaktował się ze mną we śnie. Nic nie rozumiałem, ale to było przerażające.
Najwyraźniej nikt oprócz mnie i Maliszewa nie wie, co się dzieje. Fakt, że sami, nie podejrzewając tego, stworzyliśmy... Muszę przeprowadzić jeszcze kilka eksperymentów. Mam wrażenie, że jestem w powieści Mary Shelley, współczesny Prometeusz. Okej, wiadomość czwarta. Na zewnątrz to koniec. I ja skończę to, co stworzyliśmy pod ziemią. What? Ja wam powiem, że zbyt klarowne to te informacje tutaj nie są w tym komputerze. No ale dobra, wpadło jakieś doświadczenie. Tutaj jeszcze jest szafka. Pusta. To dajemy Heksogenowi. O Jezus Maria. Dobra, drzwiczki otwarte. Otwarte, tam jest w ogóle jakiś szczureł straszliwy. A w ogóle broń nie jest przeładowana. Amunicja się skończyła. Na tych szczurach tutaj wszystkich i na mrówach wystrzelałem amunicję. Gryzoń chybił. Ej, Julbars, weź ty tam idź, go załatw, co? Dobry, Julbars. No i szczurę ma pierwszy ruch. W dupsko mnie ugryzł. Dawaj, Julbars, atakuj. Dobry pies. Fidel? Heksogen, okej, okay, z nożem. A, szczura załatwili sobie. No i bardzo dobrze. Ja sobie przechwycę mięsko i... Coś tutaj jeszcze ciekawego. Na pewno papier toaletowy widzę do wzięcia. Tu nic nie ma. Wszystko. No dobra, no to chyba tyle. A, tutaj pamiętacie, był ten motyw z tą głową. Z jednego z tych dzienników. Że tam koleś bał się, że te drzwi automatycznie mu głowę kiedyś odetną. No i tak się stało, nie? Dobra, myślę, że możemy stąd wychodzić. Jeszcze te RTX-y. Zobaczymy, ile RTX-ów uda się wziąć. No, trochę tam miejsca jeszcze mam, nie? Ale... Czy to wystarczy, żeby zabrać RTX-y? Nie wiem. Zobaczymy. Tutaj sobie zejdziemy. Tam przy wejściu ich dużo zostawiałem, nie? Więc no w pierwszej kolejności by trzeba było sprzedawać takie właśnie układy scalone, bo one jednak ciężkie są. Tutaj gdzieś chyba... Ta, w tym pudle na pewno zostawialiśmy. O, zobaczymy. No dużo ich tu było, nie? Ja je gromadziłem w jednym pudle, tu 20. Aha, no i musimy pamiętać, że jestem po alkoholu, czyli ta siła jest zwiększona. Jak mi spadnie, to w końcu udźwig spadnie. Ile ja normalnie miałem? 65? O, weźmy z 10... No nie, dobra. Nieważne, weźmy z 5, 63. Dobra, heksogen. O, heksogen może na pewno wziąć z 10 sztuk sobie, albo i nie. Też nie bardzo. 76, dobra. Fidel, jak to wygląda? O, Fidel ma dobry udźwig, on weźmie wszystkie. No jeszcze mógłby trochę wziąć. Gdzie ja jeszcze zostawiałem te RTX-y? Tu chyba gdzieś. Ta, to pudło. Więc wyniosę, co się da, tak? O, dobra, tu też przekładałem do jednego pudła. Fidel, jak tutaj z tobą? Nie za dobrze, co? Dasz radę wziąć 3,76? Dasz radę. 83. Jeszcze jedno chcesz? 85. Dobra, te trzy zostawimy sobie już tutaj, bez przesady. No, naprawdę dużo łupów się udało zdobyć w tym bunkrze. Poza tym mamy punkt zaczepienia. Droga prowadzi do Krasnoznamiennego, jeżeli chodzi o wątek główny z wyprawą generała Morozowa, a dokładnie do kultu grzyba, ponieważ znaleźliśmy medalion z symbolem grzyba. Fidel to odpowiednio skomentował. No ale wiecie, za wszelką cenę jakoś tak nie będę tutaj szybko tego wątku głównego poruszał. Po drodze gdzieś się tam te motywy z wątkiem głównym, z tą wyprawą Morozowa napatoczą, to sobie je będziemy robić. Ale przede wszystkim będziemy skupiać się na innych sprawach. Podchodząc, wyczuwasz zagrożenie. Bunkier nie był najprzytulniejszym miejscem na świecie, ale teraz czujesz, że prawdziwe kłopoty dopiero się zaczną. Kiedy wychodzisz z bunkra, zauważasz, że coś jest nie tak.
Wąsaty mężczyzna i jego kumple stoją w otwartym wejściu, blokując drogę. Taksuje cię wzrokiem, zawzięcie o czymś myśląc, planując następny krok. W końcu kiwa głową, patrząc ci prosto w oczy. Witaj, warto było tam zajrzeć? A co masz na myśli? Nazwijmy to zainteresowaniem. Spędziliśmy wiele dni sprawdzając to miejsce i wiele ryzykując, a ty? Zachciało ci się nas śledzić? Niezbyt to uczciwe, nie sądzisz? My odwalamy czarną robotę, a ty przychodzisz sobie na gotowe. To niezbyt miłe. Oj nie. Mężczyzna mruży oczy i robi poważną minę. Jego towarzysze mocniej ściskają broń. Coś niedobrego się święci. Myślę, że chcesz się z nami podzielić tym, co masz w kieszeniach. No wiesz, żeby wyrównać rachunki. A już mi się wydawało, że wy dla odmiany jesteście uczciwi, a teraz chcecie mnie okraść? Cholera, dobra. Nie jesteśmy zwierzętami, niech ci będzie. Wiesz, przed tym wszystkim byłem uczciwym obywatelem, służyłem w armii. Masz rację, wybacz. Nie wiem, co sobie myślałem. A teraz już idź, idź w pokoju. Oj, taka burza w tle. Facet kuli się i schyla nisko głowę. Kiedy wzdycha, jego szerokie ramiona opadają. Przez chwilę patrzy w ziemię. Jego towarzysze patrzą po sobie i wzdychają. Wygląda na to, że twoje słowa dotknęły tego wymęczonego mężczyznę z pustkowi. Czasy są ciężkie, lepiej już pójdę. O 110 punktów doświadczenia w ogóle za przegadanie ich. Ej, to znaczy ja to bym ich stuknął w sumie, to wyglądają na takich leszczy właściwie. Tylko tak nie chciałem z nimi walczyć w takich warunkach, jak tutaj stali, ja w ogóle nie wiem w co niby strzelali. Ja to bym ich na potrzeby serii porobił, zwłaszcza, że tam była taka tajemnicza skrzynia jakaś zamknięta i wymagała klucza. Może coś ciekawego tam mają w tym? Tylko w ogóle jaki jest tutaj stan zdrowia? 56, 67, trzeba by się podleczyć, co? Mielone mięso bym sobie zjadł. Nawet jeszcze kawałek. Fidel zdrowy, Julbars. No Julbars mógłby sobie zjeść. Niech ma. Hexogen zdrowy. No dobra, tylko fajnie, żeby... No właśnie, oni nawet broni tutaj nie mieli zmienionych. No to dobrze, że nie prowokowałem go, ja zupełnie zapomniałem. Weźcie, zmieńcie broń. Idziemy za nimi. Wiecie, normalnie bym takich ludzi tutaj nie atakował, ale wiecie, co alkohol robi z ludźmi. Ja tu jestem po pijaku, więc tak się dziwnie zachowuję. No. Nie pijcie nigdy alkoholu, bo sami widzicie, co się może wydarzyć. Porządny procek idzie załatwić jakichś gości tutaj, z którymi się niby dogadał, nie? Tu jest taka tajemnicza skrzynia. Znaczy tak, na pewno chciałbym stanąć... Gdzie są, przepraszam, moi towarzysze? Stanąć tak, żeby kilku nie atakowało jednego członka naszej drużyny. Nie wiem, wbiję się gdzieś w środek tutaj. Zobaczymy, jak oni się w ogóle ustawią. Podejdę sobie na przykład do jednego z nich. No nie, tutaj by dwóch mogło strzelać w Hexogena. Chociaż nie, ten w Julbarsa by strzelał, nie? W Hexogena raczej ten... Dobra, jedziemy. Tylko chwila, bo teraz tak, jestem po pijaku. Czyli tak, skupienie spadło, celność będzie gorsza, zwinność spadła, punkty akcji 8. To wycelowany sobie daruje, wezmę dwa pojedyncze po prostu. No uwaga, jedziemy ich ostro. Jesteś zdrowy, tak? Pyk, lekko ranny, 15 punktów obrażeń. Lekko ranny. Julbars, już tam go podgryza, bardzo dobrze. O kurde, przesunął się, to niedobrze. Zacięło się! Julbars, ty psie jeden, nie rób tak. Chybił! Dobrze jest. Nie, to mówiłem, że to są leszcze jacyś. Zacinają im się bronie, mają jakieś zardzewiałe takie. Dobra, tylko proszę w Julbarsa mi tu nie strzelić. O kurde, Fidel chyba wywalił dwa pociski naraz z tej swojej spluwy. Okej, ten jest lekko ranny. No to trzeba by go tutaj załatwić. Julbars jest lekko zraniony. Aha, ja tutaj nie przejdę do niego, żeby go podleczyć. 7. Tak stanęli, że... No dobra, trzeba tego dobijać na pewno. Prawie martwy. Ten załatwiony. Julbars 18. Proszę nie bić Julbarsa. Tak jest, tutaj strzelajcie. Dobrze, Fidel. No, Fidel musi przeładować.
Dobra. Ale Julbars się ustawił tak, jak nie powinien się ustawić. To było ryzykowne też w pewnym momencie. Julbars, dostaniesz zastrzyk w dupsko. Aha, ja tutaj w ogóle te steampaki powinienem wziąć. Oj, do tej walki podszedłem zbyt swawolnie. Aż takie leszcze to może jednak nie były. Dobra, stymulant dla Julbarsa w dupsko na pewno. Zraniony tylko, nie był prawie martwy ani nic takiego. Jest luz. Okej. Okay. Zobaczymy. No ta, jakieś zardzewiałe bronie. Ale dobra, 8 pocisków takich dla Hexogena. Aha, tylko że teraz oni nie będą mogli tego nosić wszystkiego przez te RTX-y, tak? Jesus. Dobra, wiecie co, zostawię te RTX-y tutaj. Na pewno wezmę to, na pewno wezmę to na sprzedaż. Rad zero, dwa razy aprofen, kawa fajna, to na sprzedaż, to do craftu. Czapka narciarska do skradania, to tego nie potrzebuję za bardzo. Fidel nie jest przeciążony, nie jest jeszcze. 8 RTX-ów, odłóżmy to na razie. Kopacz jakiś. Zimnoczerw kopacz. Przedwojenny plecak był zszywany już kilka razy, ale nadal się jakoś trzyma. Ktoś wewnątrz zostawił podpis za pomocą długopisu Arkipo Osipowka 1979, 28 do udźwigu. Tu jest ten klucz tajemnicy, czy to na sprzedaż, przetrwanie na sprzedaż, mydło na sprzedaż, jeszcze więcej aprofenu, rad 0, 2 antidota. No to zardzewiałe, nie ma amunicji. Na sprzedaż, nóż na sprzedaż, bełty na sprzedaż, Hexogen nie jest przeciążony. Ej, pokażcie mi ten plecak, gdzie on jest. Ej, no ja mam tutaj plecak jaki? 10 do udźwigu, tu jest 28 do udźwigu, ja to chcę. No teraz to ja mogę coś jeszcze podnieść, na przykład RTX-y. Ale to za chwilę, ten klucz na pewno chcemy przetestować. Uwaga! Aha, okej. Okay. Dobra, gierka mnie sterolowała w takim razie. Zostawmy tutaj na razie RTX-y. Dajcie mi spróbę z powrotem. Tutaj jeszcze mamy gościa. Zardzewiały M712. Czytaliśmy już kiedyś o takim niezardzewiałym, nie? O, przeciwpancerne, a to do mojej spluwy, no to się dobrze składa. To na pewno zostawiamy. Talia kart, stara talia kart. Większość talii, które dostać można na pustkowiach, powstaje z pociętych książek. Przedwojenna talia jest bardzo cenna. O, no to sprzedamy. To do craftu. Fedora, kapelusz ze wstążką wokół niego. Jego miękkie boki można wygiąć w górę lub dół. Góra ma 3 wcięcia, sprawia, że właściciel wygląda niezwykle inteligentnie. 10 do perswazji. Przedmiot potencjalnie użyteczny. Mam dużą perswazję, ale nigdy nic nie wiadomo. Tutaj niezłe te specyfiki mieli wszyscy. Ja 11 antidotów ja w ogóle zgromadziłem na tej akcji. Łopata. Dobra, Hexogen jakoś to dźwignął wszystko. Julbars sobie radzi. Tu jest w porządku. U mnie w porządku, tylko musimy mimo wszystko z tym udźwigiem uważać, ile RTX-ów mogę wziąć. No pewnie nie za dużo. Nie wiem, tak do 60. Aha, ten udźwig się teraz zwiększył. 9. No tak z 70. 63. Dobra, zostawiamy to. Siła mi spadnie. No nie wiem, ile tam wyjdzie. Nie wiem, ile tak naprawdę wcześniej miałem dokładnie. Nie wiem, może jeszcze z 2. Dobra, 3 zostawiamy. Idziemy stąd, nie? Gdzie to wyjście było? Tutaj. Dobra. Wychodzimy w teren. Myślę, że możemy wrócić sobie na spokojnie do Tradnoje. 3 pociski mi zostały, ale zgarnąłem tutaj trochę tych przeciwpancernych od tego gościa, jakby co. To jeszcze w razie czego będę mógł spluwę załadować nimi. I będzie dobrze.
A jak tam w ogóle poziom głodu? A, jest w porządku. No, 48 na 67. Wiecie co? Wsadzę sobie Steampacka w dupsko też. Tak, 19 punktów zdrowia odzyskałem. Jest 67, 53, 55, a Jewel Bars też mógłby znowu się uzdrowić. Nigdy nie wiadomo, co nas może na pustkowiach zaatakować, nie? Dobra, Jewel Bars, pojesz sobie troszeczkę. Ach, na maksa go uleczę. Dobrze jest. Będzie mógł dźwigać więcej mięcha. Nawet od razu mu mogę dać. Jak to wygląda? Waga całkowita u Jewel Barsa jest w porządku. Nawet RTX-y mógłbym jeszcze wziąć, ale olać już je. Olać RTX-y. Co za reklama, nie? Dobra. Czyli otradnoje, tak? I zobaczymy, czy coś się po drodze wydarzy. A może ten? Jest dzień, tak? Ej, to jeszcze tutaj. Może trafimy na tego gościa, który tam niby, wieszcie, spał, bo tam zawsze w nocy trafialiśmy. I on zawsze spał. To może teraz jakoś uda się go przechwycić. Pogadać z nim. Złomiarze. No dobra, podejdźmy, zobaczmy, co to za złomiarze. Tak ostrożnie, bo tutaj już widzę jakąś trutkę. O, gdzie są? O, tutaj stoją. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy jakieś pojemniki na śmieci gdzieś może są tutaj. Takie rzeczy trzeba sprawdzać. Chyba nie ma pojemników na śmieci. Tak mi się wydaje. No dobra, chodźmy do tych gości. Złomiarze. Czy złomiarze mogą mieć coś dla mnie przydatnego? Jakby kasę mieli, to byśmy się RTX-ów pozbyli zawsze, nie? Przed tobą stoi mężczyzna w przedwojennej kurtce i masce gazowej. W jednej ręce trzyma ucho wielkiego plecaka, a drugą ręką bawi się zardzewiałą śrubą. Jego głos jest zniekształcony przez maskę. Co tutaj robisz? Jeśli masz coś na sprzedaż, dawaj. Jeśli nie, wypad. Kim wy jesteście? Jesteśmy śmieciarzami. Zajęliśmy ruiny i wszystko, co w nich jest. Jesteśmy trochę jak wielki współczesny fenomen kulturowy, albo tak przynajmniej o nas mówią. Coś nowego? Na moim ostatnim spacerze przez pustkowia nagle zaczęła się trząść ziemia, a za mną stał olbrzym. Był strasznie wielki. Większy niż domy i wyglądał na głodnego. Trzeba było uciekać. Zajęło mi to 3 godziny. Ale był bezlitosny. Kiedy zabrakło mi tchu, dogonił mnie, zabił i zjadł. Takie to życie na pustkowiach, pełne niebezpieczeństw. What? Nie wierzysz mi? Ale to prawda. Nie ta część o zjedzeniu, ale o ogromnym ogrze. Naprawdę istnieją, a kiedy złapią cię na swoich moczarach, lepiej zacznij odmawiać zdrowaśki. O, może spotkamy jakiegoś takiego olbrzyma. Chcę zobaczyć twój towar. Okej, no to bym wziął. 79 rubli. Okej. 60. No, jeżeli chodzi o ciężar, na pewno będzie dobrze. Mamy coś takiego bardzo taniego, to mogę dołożyć. 81 i Fidel zbiera takie rzeczy, nie? Handel 76, no niech będzie. Muszę lecieć, żegnaj. A ty? A ty nie handlujesz, dobra. Mam ochotę na jakieś mięso. Ale jak nie masz handlu, to nie dostaniesz mięsa. No dobra, czyli wyprawa trwa. Czy zrobię się głodny? Oto jest zapytanie. Znowu złomiarze. Okej. Dobra, są tu blisko. Ten nie ma broni, czyli ten handluje. Kim wy jesteście? Aha, śmieciarzami, znowu to samo, coś nowego.
Lubisz muzykę, prawda? Jasne, no wiesz, klasykę, Boney M., Abba, Guru Atomowej Miłości też są w porządku. Nie tak dobrzy jak za starych dobrych czasów, ale wciąż dają popalić. Nie zginęli po wybuchu bomb i są teraz w trasie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę jeden z ich koncertów. Ja chcę zobaczyć towar. O, no to już lepiej wygląda. To już wygląda lepiej. Meldonium. Jakieś ryby, steampack, a cóż to? Pancerz dla psa, dafuk? Jules Bars. 1400, dużo. No ale to pancerz dla Jules Barsa. No ja to wezmę. Dobry pies, masz pancerz. Dobra, pozbywamy się RTX-ów. To jest zawsze dobry pretekst. Jaka tu w ogóle cena za to? Mnie w ogóle stać, żeby z tych takich różnych śmieci tyle wydusić? Spróbujemy. Najpierw RTX-y. Aha, tutaj już nie ma RTX-ów. Dobra. Na pewno te noże, ta kawa, już jest dużo. Opony gdzieś. To jest drogie. 1100 już. Jakieś flaszki możemy, w razie czego opony. Na pewno to jest ciężkie. Tego się pozbędę. 1622. Dobra, niech będzie. I teraz tak. Ja może to wszystko wezmę na razie. A tu jeszcze są. Jest amunicja moja przecież. A nie, nie, to jeszcze więcej muszę. To jeszcze pohandlujemy. Ale bym przegapił. No nie, no amunicja musi być. 1600, dobra. Te plecaki są ciężkie, takie sobie. Możemy te czapeczki oddać. No i się wstrzeliłem idealnie, tak? No przecież amunicja. Handel. Pyk. Może być. Muszę lecieć, żegnaj. Jules Bars, skadnij, co ja mam dla ciebie. Masz tu taki pancerz. Próg obrażeń, odporność na obrażenia. Odporność na obrażenia? A czemu on ma 26 w sumie? On ma 10 bazowo, tak po prostu. Dobry pies. No dobra, unik mu troszeczkę spadnie, tak, ale to nic. Jak tam jego udźwig? Jest w porządku? Waga całkowita? Ta, jest dobrze. No dobra, Jules Bars dostał pancerz. Cieszycie się też? Jakiś klucz kopacza, dobra, zostawmy to. I jeden medalik chyba mi starczy, nie? Taki jakby trzeba go było gdzieś tam komuś pokazać. No dobra, chyba w porządku. Nikt nie jest przeciążony? Chyba nie. Okej. Ale pancerz dla Jules Barsa. Głodny jestem? Nie bardzo. Idziemy. Mogę broń doładować teraz. Skoro kupiliśmy amunicję. No tacy złomiarze, zobaczcie. Potrafią być przydatni, nie? Tutaj dla Fidela jeszcze to. Okej. Tutaj. No tak, zajdziemy tutaj za dnia. I to jest dobra wiadomość. Wchodzimy. No, ten koleś to już nie pytanie, czy... O! Stoi! Jest! W końcu udało się tego gościa zastać. Zobaczymy, czy on jest jakiś ważny. Nad improwizowanym grillem pochylił się wesoły, brzuchaty mężczyzna w wieku około 35 lat. Spogląda na skwarzące kawałki wątpliwego mięsa i niezbyt dobrze gwiżdże jakąś melodię. Zauważając cię, kucharz dobrodusznie macha ręką. Cześć, podróżniku, chcesz coś kupić? Chciałem zadać ci kilka pytań. Kucharz uśmiecha się i kiwa głową. Kilka pytań? Cóż, myślę, że mam kilka minut na rozmowę. Pytaj. Jak przybiłeś się do tych żołnierzyków? Wcześniej pracowałem jako szef kuchni w knajpie w Peregonie, a potem miałem tam mały konflikt interesów i musiałem odejść. Po rozliczeniu się natychmiast zwróciłem się do znajomych z tego zespołu i oto jestem tutaj. Jaki to był konflikt, jeśli można spytać? Mężczyzna żartobliwie grozi ci palcem. Jesteś taki wścibski, nic z tych rzeczy. To, co było, minęło i zarosło. Co powiesz o tej miłej placówce?
Nie wiem, co o niej powiedzieć. Twierdzę Straży Granicznej jeszcze przed nami tu zbudowali, jacyś wcześniejsi żołnierze. Tylko widać, że nie bardzo im pomogła, ponieważ nic o nich nie słyszałem i nikt o nich nic nie wie. Jak się tu bawicie? Miejsce dość odległe. Tak, nie ma tu za bardzo rozrywki, no, ale dla chcącego nic trudnego, zawsze się coś znajdzie. Poza tym raz lub dwa w miesiącu odwiedza nas jeden facet z Peregonu, przywozi dziewczyny. Jeśli jesteś zainteresowany i będziesz w Peregonie, poproś barmana w tawernie, żeby zawołał Auruma. Kucharz sprytnie mruga do ciebie. O czym mówią mieszkańcy pustkowi? Krąży plotka, że jakiś lud na południu nakręcił film. Mówi się, że jest to klatka po klatce kopia jednego popularnego przedwojennego kina. Nawet aktorzy tacy jak oni zostali wybrani. Jeśli kiedykolwiek dostaną się z pokazem do Peregonu, to na pewno pójdę. Pamiętam, że w dzieciństwie uwielbiałem ten oryginalny film. A, nostalgia. Nie wierzę, że to wszystko, co wiesz. Powiedz mi coś jeszcze. Słyszałem, że we wsi Otradnoje znajduje się grób jakiegoś znanego w latach przedwojennych pisarza. Ciekawe, jak się tam znalazł. No, tam sporo tych grobów odkopywaliśmy, nie? No, tam chyba był. Faktycznie zwróciliście uwagę na coś takiego. Dobra. Zmieńmy temat może. Słyszałem, że jesteś tu odpowiedzialny za produkty narkotycznego rodzaju. Oczy kucharza są zaokrąglone, a on z ostrożnością spogląda na swoich współpracowników. Na szczęście dla niego oczywiście nie podsłuchują. Facet znów odwraca się do ciebie i kładzie palec wskazujący na ustach. Spokojnie, od kogo to usłyszałeś? Od jednego żołnierza w fortecy stacji benzynowej. Cholera, idioci, dlaczego nikt nie może trzymać gęby na kłódkę? Kucharz ze złością tupie nogą i patrzy na ciebie z ukrycia. Czego teraz chcesz? Chcę kupić trochę twojego towaru. Jesteś żukiem. Dobrze, ale nie tutaj. Trzeba być przyzwoitym. Chodźmy na chwilę. Mam nadzieję, że mnie nie chce wprowadzić w jakąś tutaj zasadzkę, chociaż niewielu ich tutaj zostało. Ten wygląda na groźnego, ale nie, on tu idzie. A, pamiętacie, tu jest to, czego jeszcze nie możemy otworzyć. To może jest jego kufer taki prywatny. Kucharz pracowicie zagłębia się w sprytnie ukrytą przed wścibskim okiem skrytkę. Zauważając cię, kiwa głową. Masz pieniądze? Jeśli nie, to będzie pasować ci prosta wymiana towarowa. Nie marnuj mojego czasu, przyjacielu. Pokaż swój nielegalny łup, ty handlarzu śmiercią. O, papiery ma. No mogę kupić od niego dwa skręty, podnieść charyzmę i spróbować z nim zagadać jeszcze właściwie. Mam nadzieję, że coś tam fajnego. Na pewno steampaki. Dobra, 564 ruble. Heksogen, mamy coś tutaj na handel? Mamy, nie? Na pewno chcę się tych rzeczy pozbyć, tego. Mięsa mamy dużo, to jest ciężkie dosyć. Możemy się też trochę tego pozbyć. No kurde, to drogie tu wszystko. Dobra, pozbądźmy się całego mięsa. Nie wiem, dajmy jeszcze z 5 sztuk chociaż. Mięso ciężkie. Dobra, pozbądźmy się tego. Dobrze idzie, tego. A, tych szklanek tu jest dużo. Dobra, to w takim razie zróbmy tak. Dajmy jeszcze. O, łopata jest na pewno ciężka, nie? No, 65, dobra, niech będzie. Bierzemy to wszystko. Handel. Kończymy handel. Dobra, zapalę te skręty, niech będzie. Podniosę sobie charyzmę. Charyzma 8. No, gościu, teraz mi wszystko powiesz. Kilka pytań. Charyzma. Jaki to był konflikt, jeśli można spytać? O kurde. To ile on wymaga charyzmy do tego? Ej, nie chcę gadać tutaj. No to się napaliłem specjalnie. No trzeci skręt już nic nie da, a nie będę na pewno moich jedynych perfum marnował na jakiegoś gościa, który to nie wiadomo, co to za gadka w ogóle. Może jakaś lipna i niewiele da. Nie, dobra, olać go. Może kiedy indziej, chociaż nie wiem.
Jeżeli wiecie, co tam by się wywiązało z tej rozmowy, to możecie pisać, bo na pewno w ciemno nie chcę tych perfum marnować, a nie chcę robić ladu tylko po to, żeby sprawdzić, co tam się stanie. Mamy tylko jedne perfumy. Nope. Idziemy stąd. No ale dobra, zakupy wyszły całkiem niezłe tutaj. Steampaki dostaliśmy i tak dalej. Otradnoje? Dzień mamy ciągle, może tutaj zajść? Zdążyłbym za dnia? Ej, może zdążyłbym. Idziemy prosto tu, bo nie wiem, ile ja w tym otradnoje będę siedział tam. Bo jeszcze wiecie, tam będziemy kraftować i w ogóle... Kiedy się w ogóle dzień kończy? O, głodny jestem. Dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Konserwy przygotuj. Dobra, wszyscy zdrowi byli. Ach, tu jest jakaś taka linia kolejowa. Ale Julbars ma pancerz, co? Też jesteście zadowoleni? Dobra, miejmy nadzieję, że jakoś tutaj... Siódma, dobra, siódma jest cały czas dzień. Ósma to już... Dobra. No chyba dzień, nie? Tak, jest tutaj ktoś, dobra. Czyli w nocy tutaj co było do porobienia, porobiliśmy i w dzień mamy tutaj takiego jego mościa. O, głodny jestem w ogóle znowu. Stoi przed tobą silny, brodaty mężczyzna. Cicho gwiżdże jakiegoś starego walca i głęboko patrzy na pływak kołyszący się na powierzchni wody. Pływak, czyli na spławik, tak? Wyczuwając twoje nadejście, mężczyzna wzdryga się. O, przestraszyłeś mnie. Czemu się tak skradasz? To miejsce jest niespokojne. Gdybym miał strzelbę, mógłbym cię zastrzelić. O... Cześć, chciałbym tylko zadać kilka pytań. Mężczyzna zgodnie kiwa głową. Wyraźnie wywarłeś na nim nie najgorsze wrażenie, a jemu nie przeszkadza, aby porozmawiać trochę więcej. Co chcesz wiedzieć? Opowiedz mi o sobie. Nie ma o czym opowiadać. Kiedyś pływałem po lokalnych rzekach na holowniku Iwan Tupicyn, jeszcze przedrewolucyjnej konstrukcji, nawet nazwany od imienia kupca z Wołgi, byłego właściciela. Ten holownik przetrwał rewolucję, dwie wojny przetrwał, a trzeciej nie przeżył, szkoda. Co ty tutaj robisz? Cóż za głupie pytanie, kolego, łowię ryby. Przychodzę tu każdego dnia, a potem to, co złapię, to sprzedaję. A resztą karmię moją rodzinę. Tak w ogóle nawiasem mówiąc, może mógłbyś mi jakoś w tym pomóc? No pewnie, powiedz, czego chcesz. Tak, słyszałem, że na mózgach gigantycznych pająków ryba bardzo dobrze bierze. Tutaj, dzięki Bogu, nie są bardzo powszechne, ale słyszałem, że na południowym zachodzie jest ich całkiem sporo. Chcę zrobić eksperyment, trochę na nich połapać ryby. Jeśli wiesz, jak je zdobyć, byłbym wdzięczny za coś takiego jak 20 pajęczych mózgów. Pytanie, co ja za to dostanę? 110 rubli i 6 puszek konserw z góry. Gwarantuję ci, że nikt nie zapłaci lepiej. Możemy spróbować to zrobić. 20 sztuk pajęczych mózgów potrzebujesz. Tak, ale dokładnie 20. To powinno wystarczyć, aby eksperyment był czysty. Okej, mamy zadanie. Mogę zadać jeszcze pytanko jakieś? Powiedz mi, co to za miejsce? To jest duże jezioro, a raczej małe molo u jego brzegu. Chodziłem tu jako chłopiec na ryby. Nigdy nie myślałem, że na starość to miejsce będzie mnie utrzymywać. Dzięki Bogu, że przynajmniej tak jest. Słyszałeś może coś ciekawego? Znajomi, którzy mają telewizor krasnoznamioński, opowiadali o jakimś stworzeniu, o którym mówią żaba upiór. Ten mutant może udawać ludzi, ale jednocześnie knuje wszelkiego rodzaju podstępy i krytykuje izbę handlową krasnoznamionnego. What? Zmieńmy temat może. Jak tam połowy? Biorą? Mężczyzna bezmyślnie podrapuje brodę i wzrusza ramionami. Nie bardzo. Jezioro jest duże, ale ryby w nim takie sobie. Prawdopodobnie dlatego, że w Peregonie wylewają tam wszystkie śmieci. Tak więc ryba umiera. Ci handlarze nie dbają o to, że miejscowym przynosi to same straty. O, opowiedz mi o Peregonie.
Tak, to jest coś w rodzaju twierdzy, którą kupcy sobie na północnym brzegu Wielkiego Jeziora urządzili. Zatrzymują się tam karawany, które idą od północy, wschodu i zachodu. Niektórzy odpoczywają, a niektórzy spływają na tratwach. Tak jest bezpieczniej niż jeździć po drogach. Złodziejów teraz od groma. No tak, to coś o tym wiemy. Dobra, masz tutaj coś na handel? Jakiś... O, masz... O, to osełkę bym wziął. Papiery bym wziął. A ty, to nie mogę wziąć od niego, może coś pokraftujemy sobie, nie? Skąd ja tu mam 4 takie noże? Ja to muszę mieć jeden taki ostry na pewno. Aha, bo ja mam przecież na nich kraftować, no przecież. Dobra, już się ogarnąłem. W ogóle patrzcie, te torby za 3100, o chyba się ciemno zaczyna robić. Rzutem na taśmę tutaj wpadłem, jeden punkt obrażeń z powodu głodu, no to tak niezbyt sympatycznie. Dobra, te flaszki tutaj dołożymy. 80. 97. 104, dobra. Handel. Muszę już iść, na razie. Dobra, mamy questa. 20 pajęczych mózgów. Nie mylić z tymi gruczołami takimi, tymi, z węzłami chłonnymi, o. To co, jakiś obóz musimy rozbić, nie? Tutaj nie ma ogniska. Zaraz coś wymyślę. Nie mogę być głodny przecież. Tutaj sobie rozbijemy na spokojnie. Bo już mi tam zdrowie zaczęło schodzić z powodu głodu. O, i to zdrowie odzyskałem sobie. Ale Julbars ma fajną zbroję, co? Wasze psy w realu też mają takie zbroje? Czy nie bardzo? Okej. O, Tradnoje chciałbym tu jeszcze sobie zajść, na pewno. A, Peregon, ta. To jeszcze mieliśmy zadanie, tunel śmierci, takie tam z tej grzybni. No trzeba będzie coś zorganizować w końcu, jakąś poważną wyprawę. O, Tradnoje, myślicie, że kosze na śmieci się zapełniły? Idziemy sprawdzić. Kosze na śmieci? Nope, na żółto cały czas. Dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy. Coś tu masz nowego? Puchy? Nope, nie chcę. Nie no, kosze na śmieci po staremu. Dzień dobry, pan Siemion to był, tak? On się tak nazywał. Zobaczymy, co tu się da zrobić. Idziemy do naszego znajomego handlarza, medyka. O, co to, jakiś listonosz przyszedł? Przepraszam pana bardzo. Halo? Widzisz brodatego mężczyznę w czapce policyjnej i starym prochowcu. Ma starą torbę turystyczną. Oceniając po papierach upchniętych w jego torbę, mężczyzna jest prawdziwym listonoszem. Hej, obawiam się, że nie mam dla ciebie listów. Ej, mogę zadać ci kilka pytań? Co chcesz wiedzieć? Czym się zajmujesz? Głupie pytanie w ogóle, nie? Jak widać, dostarczam pocztę. Ostatnimi czasy to niebezpieczna robota, ale ktoś musi to robić. Dla kogo pracujesz? Dla Izby Handlowej Krasnoznamionnego. Innymi słowy, dla samorządu terytorialnego. Ich centrum władzy, jak możesz się domyślić po nazwie, znajduje się w Krasnoznamionnym. Stamtąd rządzą. Cóż, nie mają władzy w tych okolicach. Zazwyczaj tylko sprzedają tanie telewizory, żeby wyprać miejscowym mózgi propagandą. Wszystko przez to, że udało im się naprawić wieżę TV przy rzece. Ale nie myśl, że jestem dla nich zbyt surowy. To oczywiste, że są oprychami, ale przynajmniej starają się stworzyć prawdziwy rząd. Nawet zatrudnili mnie, abym dostarczał pocztę, jak za dawnych czasów. Ta, więc jest dużo poczty do dostarczenia? Nie uwierzysz, ledwo radzę sobie z taką ilością. Za każdym razem proszę szefostwo o zatrudnienie większej liczby listonoszy. Bo chociaż na początku ludzie byli podejrzliwi wobec powstania poczty, wkrótce przekonali się, jakie to wspaniałe. Dlatego teraz dostarczam wszędzie masę dokumentów, podań, a nawet listy miłosne. Ludzie naprawdę są zwierzętami społecznymi. Co słychać?
Większość czasu spędzam w podróży, podróżując od wioski do wioski. Odwiedzam większość okolicznych miejsc. Większość osób zdaje się mnie lubić, nawet ci źli. To wszystko dzięki temu, że przypominam im o starych, dobrych czasach. Roznoszę pocztę, a to znaczy, że nie cały świat jest zły. Czy podróżowanie samemu nie jest straszne? Nie całkiem straszne. Drogi są nachodzone przez głodne psy i wilki. Są też potwory, których nikt wcześniej nie widział przed wojną. A, jest całkiem straszne. No i nie zapomnijmy o bandytach. Byłem już postrzelony, dźgnięty, uderzony i pogryziony, ale jestem cały i zdrowy. No, coś mi się wydawało, że źle to przeczytałem na początku. I nie zmieniłbym tej roboty na żadną inną. Nie dlatego, że mam... tę broń, wymyślną czapkę i pensję, ale dlatego, że robiąc to przywracam porządek na świecie. Z każdym kolejnym listem, a to uczucie daje mi ciepło nawet w najmroźniejsze noce. A co z miejscami, w których nie jesteś mile widziany? Takie też są. Ludzie są źli i przerażeni w wielu miejscach. Część wierzy, że każdy, kto błąka się drogami, jest tam, żeby ich dopaść. Więc atakują pierwsi. Zabijanie jest dla nich jak dla nas picie wódki, drugą naturą. Ta twoja opowieść jest smutna. No nie chcę jeszcze iść, coś tu masz? Ja wiem, jakieś amunicje zawsze można brać. Chociaż tego nigdy nie brałem, ale kto wie, czy to się nie zacznie też przydawać. Stać mnie. 13 rubli, to... Osiem plus 5, zagadka matematyczna. I te pociski do Fidela, tak? No niech będą, handel. W ogóle manierki wodą napełniać? Chyba nie, mamy teraz tyle tych antidotów, 11 sztuk. Nie ma co się wodą obciążać chyba, co? Nie biorę wody ze sobą. Pójdę już. A nie, jeszcze tutaj coś jest. Słyszałeś jakieś ciekawe... A nie, skąd idziesz? O! A skąd mam iść? Z Krasnoznamiennego, naszego głównego miasta. Mam tam biuro i dom. Przez 15 lat tam żyłem, ale pochodzę z północy. Byłem jednym z uchodźców. Opowiedz mi o Krasnoznamiennym. Przed wojną nigdy tam nie byłem, ale słyszałem, że wtedy to była dziura. Tylko jakieś zaściankowe małe miasto, które miało gdzieś malutki instytut badawczy. Obecnie to jedno z największych miast, Nowy Rzym. Cóż, porównując z innymi miastami, które są teraz ruinami. Ludzie znowu się tam osadzili po wojnie, rolnicy zbudowali gospodarstwa dookoła. Teraz ludzie pracują na polach. Ktoś naprawił małą elektrownię, inni stworzyli prymitywne formy branży rozrywkowej. Rynek jest również w dobrym stanie, a stary instytut badawczy jest teraz siedzibą kultu grzyba. Nie wiem o nich za dużo, ale ponoć udzielają się charytatywnie na pustkowiach. A jakieś plotki? Tak, mówią, że jest tajna organizacja na pustkowiach, zwana Atom. Obiło ci się o uszy? To tacy ludzie, co starają się polepszyć życie na pustkowiach, ucząc, jak naprawiać generatory, rury i innych przydatnych rzeczy. Robią to przy pomocy tajniaków, którzy infiltrują społeczeństwo. Jeśli naprawdę istnieją, mam nadzieję, że pozostaną tajemnicą. Ewidentnie nie chcą się pokazywać, więc nie powinni. A dobrze pomyślane. Okej. Żadnej poczty dzisiaj dla Kowalewa, patrzcie. Nie, tutaj już wszystko, nie? To co? Spróbujemy safe otworzyć? Teraz jak jestem takim już... Wiecie, tutaj czapka na głowę i w ogóle... Co wy na to? Gdzie są moje wytrychy? Przepraszam pana, pan tu jest czujny, a w ogóle... O, dwa pociski dla Fidela. To bierzemy. 47 rubli. Uśpimy jego czujność w ten sposób. On tam będzie przeliczał. Przeliczał to może nie, bo damy tutaj handel wymienny, tak? Ale będzie coś tam oglądał, a ja postaram się safe otworzyć. W ogóle te granaty cenne są, nie? Dobra, powiedzmy, że zrobimy tak. Dołożymy tutaj 5 tego. Fidel, dostajesz dwa pociski jeszcze. Ja tu sobie wezmę to, no i jest fajnie, odejdź. Uwaga! Nie namierzają mnie.
myślicie, że mają coś cennego w sejfie, ale tutaj ładnie. Jest 26 punktów doświadczenia, 2500 rubli, kawa, przedwojenny koniak, nieźle. A tutaj coś? O, gwoździe, taśma, może być. Mogę włączyć muzykę? 11 punktów doświadczenia. Wyłączę, bo prawa autorskie. Okej. Okay. A ten papier toaletowy do wzięcia? Nope. A tu mogę coś jeszcze wziąć? A tutaj było, wiem! Tu kiedyś mieliśmy ten slang złodziei, nie? Biorę go. Teraz jestem na skradaniu, kozak. Z lodówki coś im wyjmiemy? Zostawimy im, no bez przesady. Dobra. Chodźmy do tego. Zaraz pójdziemy do Yashina jeszcze, pójdziemy tutaj do medyka, może jakieś steampaki ma. Ciekawe, czy jego bym okradł, ale to tak podejrzanie, znaczy już tak bardzo blisko, nie? Sam nie wiem, czy jest sens próbować. O, patrzcie, ma sporo kasy. No, kasparamidy to jakoś tam znajdę, nie? Do questa. Poza tym, o, jest steampak. No, chyba nic więcej. No dobra, odciążamy się dalej, tak? Może jakieś puchy sobie wezmę tutaj od niego. Papierosów się pozbędę. 37, to 29. A masz tutaj to. 37, dobra. Handel. Muszę lecieć. A nie, on tu nic nie ma, nawet nie ma co próbować. A, no tu jest tuż przy nim. Nie wiem, nie, chyba nie będę tu kombinował. A niby skradanie 93 jest bardzo duże. Od Abrahama tam przy Abrahamie drzwi otwierałem, to może i tu bym zajumał. A, dobra. Pewnie by ostrzegał jeszcze, ale bez przesady. Bez przesady, mamy dużo tych środków medycznych. Tutaj sobie zobaczę. Zobaczmy, 84 ruble mogą być, tutaj przepis jakiś, to nie chcę. O, ta amunicja, to mógłbym zabrać sobie w sumie. Kiedyś jej nie chciałem, ale teraz bierzemy takie pociski. A mogę zbierać te pociski. Porady z toalety, przepis, jak zrobić kastet. O, dobrze, dobrze, tutaj sobie coś jeszcze wyjmę. Papiery. Proch. Proch też będzie kiedyś do questa. Może coś się znajdzie. Dobra. 171 rubli. 171. Kurde, te plecaki. To jest drogie. Dobra. Zrobimy tak, znaczy ciężkie. Tego się pozbędę. Przedwojennego winiacza już jest tutaj, tak. A, lina jest dosyć ciężka. To jeszcze 69. A dobra, masz tutaj te karty. Niech ci będzie. Handel. Okej. Tylko się rozglądam. Chcemy coś mu umać? Nie chcemy, nie? Chociaż sól? No sól bym chętnie wziął. Cyk. Dobra, to może puszkę jeszcze. To jest zwykła puszka czy kondensowane mleko? Puszkowane mięso, dobra, to olać. Jak będę kiedyś głodny, to mu zabiorę. Ale sól, spoko. Coś tam do kraftu. Coś tutaj jest? Nie ma nic. Idziemy jeszcze pokraftować do kryjówki? Możemy, nie? Od razu się trochę ogarnę, zostawię tam, ta benzyna wpadła, zostawię papiery jakieś nadmiarowe, tego typu rzeczy. Trochę się odciążę. Tam jakieś cegły zostawiałem chyba, nie? Osełkę mamy. No ta, zajmę się jeszcze kraftem w tym odcinku, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Tak, na pewno chcielibyśmy, tutaj zostawiałem te paliwa wszystkie, nie? Jeszcze zostawiałem paliwo w czerwonym wojowniku. Trzeba by to zsumować kiedyś, ile czego mam. To ta amunicja, to niech sobie trzyma. Łopata ważna. No, trochę amunicji dla niego uzbieraliśmy do tej jego sprawy, nie?
Dużo aprofenów mamy, to jest fajne. Te kondensowane mleka jakieś. No, dużo tutaj. Nie no, Fidel tutaj, jeżeli chodzi o przedmioty użyteczne, to naprawdę nieźle to wygląda. Jakby co, perswazję mogę jeszcze bardziej podnieść. Julbars mógłby trochę więcej mięsa nosić. Na razie ja od niego to wezmę, bo będziemy zaraz solić pewnie, nie? Tak, wyjmę stąd wszystko. Jestem trochę przeciążony i spróbujemy sobie pokraftować majcher. Ale to na cegłach wolałbym go robić. Okej. No, dużo tego tutaj. A może zacznę od ostrzenia noży? Chociaż ja wiem. Nie, dobra. Jedziemy. Jedziemy. No i cegła zużyta, nie? Ale wyszło, wyszło, nie wyszło. No i cegła poszła. I spróbujmy teraz naostrzyć noże 4. Wyszło, nie wyszło, nie wyszło. No i to by było na tyle. Kurde, z tymi cegłami ciężko, no ale trudno. Mielone mięso. Próbujemy. Nie wyszło. No słabo. Tutaj. Wyszło. Dobra. To dla heksogena. Ostry nóż śród. Bełty na pewno chcę próbować robić. Wyszło. Nie wyszło. Nie wyszło. Wyszło. Naboje. No nie mam prochu. Poza tym proch to teraz będziemy zbierać do takiego jednego... O, łopaty. O, wyszła. Proch będziemy zbierać do pewnego questa. To na razie nie będę go wykorzystywał, nawet jakby wpadł. Dobra, zostawmy to na razie. No trochę mi powychodziło, ale te cegły potraciłem. No, tak trochę smutek. Nie szkodzi. Dobra. Czyli tak. Krafterskie sprawy zostawiamy tutaj takie. To w innym miejscu. To do kraftu, to do kraftu, to też. To też. No mięso to ja będę miał. Julbars, ile tym tego mięsa byś uniósł? Zaraz zobaczymy, ile on by uniósł tego mięsa. W ogóle to nakrycie głowy muszę zmienić. 29 konserw mam? Da fuk. Może zostawić część tych konserw, albo będziemy sprzedawać też. Jeszcze tu mięso mamy. O, to na pewno zostawię. Jako przedmioty questowe papiery, to zostawiałem tutaj. Mamy 84 majchry dla heksogena. Aha, tu jeszcze łyżeczki mam takie do kraftu w sumie. Coś czuję, że będziemy kiedyś sprzedawać te... Jeden nóż zostawiam sobie. Zostawiać te różne takie krafterskie, nadmiarowe przedmioty, na przykład papiery toaletowe. Zostanę handlarzem papierami toaletowymi. To jest w porządku. Przedmioty questowe i takie, które dotyczyły questów, to zostawiamy tutaj, czyli na przykład osobisty dziennik, mapa krasnoznamionnego, właściwie do krasnoznamionnego też możemy zostawić. To też krótka notatka, co to jest? Aha, te śluzy, dobra, to możemy zostawić. Kluczyk taki tam chyba mi się nie przyda. Trzymam tutaj tę dziwną notatkę. Może się przyda w Peregonie. Ten dziennik snów, no to trzymam. Może to też tam w Peregonie, gdzieś tam jakaś knajpa, coś tam była mowa o tym, nie? Dlatego to mam. Steampaki, szklaneczka, amunicja. No, taka amunicja pode mnie. 77 mam tych pocisków. No, mogłem tego Makarowa zostawić. Ale tu też się trochę tego nazbierało już. Próg przebicia 38, 53. Aha, Julbars tam nie wziął tego mięsa. 8. No trochę mógłby wziąć jeszcze. Jak to wygląda? 6,1. O, 6,9 na 7. Julbars tutaj ładnie nosi to mięso. Jakby co mam tutaj do solenia? Chociaż powinienem wziąć to... No ma jakąś inną wagę. O, 7,7 idealnie. To nie jest przeciążony, nie? No, a ja będę miał to mielone. Jakby trzeba było coś zjeść. Tu są prezerwatywy. Czy ja coś powinienem zabrać? Chyba nie. W
otrzymamy to. Musimy setkę uzbierać. Ile ja tam zostawiałem tego? Tych musimy 30 uzbierać na przyszłość. One są bardzo rzadkie, ta ropa. To wam kiedyś powiem, po co się przyda. Mhm. No i chyba wsio, nie? Fajnie, że ten plecak nam wpadł dzisiaj. Fajnie, że udało się amunicji dozbierać dużo. To sobie zmienię. Fajnie, że pancerz dla Julbarsa udało się znaleźć. Expa trochę wpadło. Jak wygląda w ogóle sytuacja? No, coraz bliżej poziomu. Fidel też nawet blisko poziomu. Julbars też się zbliża do poziomu. Hexogen bardzo blisko poziomu jest. On jest najbliżej. No, dobrze, dobrze. No dobra, wychodzimy stąd. I w następnym odcinku chyba krasnoznamionny. Mamy tam trochę zadań do oddania, nie? Trzeba by to porobić. Mhm, będziemy wychodzić górą, nie? Tak, żeby wylądować na dole. Na południu krasnoznamionnego. Od Radnoja, a nie krasnoznamionnego. No. A może tutaj ten w knajpie ma coś jeszcze ciekawego? Może kasę ma po prostu, żebyśmy od niego wyciągnęli? No pewnie, że ma. Patrzcie na to. Może ma papiery? O, sól ma w ogóle. Bierzemy od niego sól? Bierzemy. Może cegłę ma? Nie ma cegły? Nie ma cegły, nie? No dobra, to jeszcze 140. No moglibyśmy... 146 zardzewiały TT. Dobra. Niech tak będzie. Handel. I jeszcze spróbujmy zasolić mięso. Julbars, daj na chwilkę te 9 sztuk tutaj. Czyli mięso mielone, tak? Wyszło. Wyszło. Dobra. Sześć, dwa. A jak to było tutaj? 7, dobrze jest. No, coś jeszcze zasoliłem na koniec. Wytrychy, nope, super stymulant. Zwykłe stymulanty lepiej mieć pod ręką, nie? Jak wychodzimy w teren. Delikatnie napromieniowany, ale tak bardzo delikatnie. Wszystko w porządku. A, tutaj ta spirala kamienna. Już książkę o tym znalazłem. Kiedyś coś tam może z tym zrobimy. No dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.